W poprzedniej lekcji powiedziałem sporo na temat tego, jak ważne jest dołączenie listu motywacyjnego do Twojego podania o pracę, ale jak zawsze jest jakieś ale. Pomimo tego, że do większości podań list motywacyjny jest wymagany, jest od tego kilka wyjątków. Ogólna zasada jest taka, że większe firmy czy agencje rekrutacyjne oczekują listu motywacyjnego, nawet jeżeli nie wspomnieli o tym w ogłoszeniu o pracę. Ale jeśli aplikujesz online przez stronę pracodawcy i nie ma żadnego pola, które prosi Cię o to, żebyś dołączył list motywacyjny, nie musisz tego robić, nie musisz szukać adresu e-mail, na który powinieneś wysłać list motywacyjny, po prostu oni od tego nie oczekują. Jeżeli natomiast pole na list motywacyjny jest opcjonalne, powinieneś go załączyć. Drugi wyjątek, w którym nie powinieneś przesłać listu motywacyjnego, będzie kiedy w ogłoszeniu o pracę dokładnie jest napisane o tym, że nie jest on wymagany do przesłania CV. Także jeszcze raz, aplikacja online, w której nie ma możliwości na dołączenie listu motywacyjnego oraz ogłoszenie o pracę, które dokładnie mówi o tym, że nie jest on wymagany. To są jedyne dwa przypadki, w których nie powinno wysłać listu motywacyjnego. W każdym innym przypadku powinieneś wysłać list motywacyjny wraz ze swoim CV.